Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Warnews.pl i Zła Ambasada. Dziś naszym gościem będzie znany i lubiony Artur Micek, osintowiec i twórca popularnych map na Twitterze. Dobry wieczór, Arturze. Dobry wieczór, witam szanowni państwo. Na wstępie muszę oznajmić, iż dzisiejszy raport jest nagrywany wieczorem 26 lutego i będziemy przedstawiać informacje, które zmieniają się z godziny na godzinę. W przeciągu ostatniej doby pod Bachmutem nastąpiło niezwykłe zintensyfikowanie działań, gdzie wojska ukraińskie były bardzo bliskie okrążenia operacyjnego, a może nawet się pod nie dostały. Jednak jak ta sytuacja przedstawia się tam obecnie? W chwili obecnej tak naprawdę można powiedzieć, że wiemy wszystko i nie wiemy nic. Z tego względu, że wczoraj sam to jeszcze tutaj publikowałem i dostawałem takie głosy, które mówiły, że wojska rosyjskie już prawie domykają ten kocioł bachmucki, którym jest od 2,5 do 5,5 tysiąca żołnierzy ukraińskich. Była mowa o tym, że ta luka, przez którą może być dołożone dla tych sił zaopatrzenie, wsparcie, ewakuacja medyczna i tak dalej, ma mniej niż 4 kilometry. No ta sytuacja była naprawdę dramatyczna wręcz. Co się stało w ciągu ostatnich 24 godzin? Tak naprawdę wiemy, że Ukraina wyprowadziła silne kontrataki po ofensywie rosyjskiej, ponieważ na północy Bachmutu Rosjanie tak naprawdę 3 dni temu wyprowadzili jedną ofensywę, która zakończyła się dość dużymi postępami i przełamaniem pozycji tutaj ukraińskich. I wczoraj wieczorem wyprowadzili drugą ofensywę na region miejscowości Krasne, to jest na południu od Bachmutu. I o ile na północy osiągnęli powodzenie Rosjanie i Ukraińcy stracili szereg pozycji, o tyle na południu zostali wczoraj, w sumie dzisiaj w nocy, jeszcze nawet do poranka trwały te walki, zostały powstrzymani, odrzuceni z tej miejscowości Krasne, więc tutaj ten front na południu został ustabilizowany przez siły ukraińskie, o tyle na północy sytuacja, tak jak wcześniej powiedziałem, była dramatyczna w znaczy strony ukraińskiej i Ukraina zrobiła to, co można było się w sumie spodziewać, czyli przeprowadziła zakrojoną na szeroką skalę tutaj kontrofensywę, póki co zakończoną sukcesem i póki co, na wiedzę, jaką w chwili obecnej mamy, zakończono takim sukcesem, że praktycznie siły rosyjskie, które próbowały od północy otoczyć Bachmut, same się znalazły praktycznie w otoczeniu operacyjnym. Więc Rosjanie nie dość, że nie osiągnęli sukcesu, no to ich czołówki albo przestały już istnieć, albo będą zmuszone do odwrotu na pozycje wyjściowe, czyli do odwrotu tak naprawdę o kilka kilometrów na północ. Tylko że Rosjanie mają odwody. Rosjanie w tym regionie mają duże siły, mają odwody, mają kolejne jednostki, które miały rotować te jednostki, które już w chwili obecnej walczą. Więc nawet jeśli Ukraińcy tutaj odniosą sukces i dojdą między innymi do wzdłuż drogi M03, do tego regionu sklepu zoologicznego czy tam ogrodowego, to i tak może to być taki sukces chwilowy tak naprawdę i za chwilę mogą te tereny stracić, jeśli Rosjanie rzucą tutaj drugi rzut swoich sił, a ten drugi rzut mają. Ukraińcy też oczywiście mają odwody i to bardzo, bardzo, bardzo dużo bym nawet powiedział. Tak naprawdę tutaj w regionie Bachmutu walczy około 10 tysięcy żołnierzy ukraińskich. 3 razy tyle jest w podwodzie, albo i więcej nawet. No i zobaczymy, co te siły ukraińskie zrobią. Wydaje mi się, że Ukraińcy podjęli decyzję, bronimy Bachmutu, utrzymujemy Bachmut i będziemy walczyć o Bachmut do końca, więc ja bym się spodziewał tutaj dalszych, silnych kontrataków ukraińskich, szczególnie dzisiaj, w nocy i jutro w nocy, z tego też powodu, że Ukraińcy próbują wykorzystać swoją przewagę technologiczną w nocy dzięki sprzętowi noktowizyjnemu, termowizyjnemu dostarczonemu przez Zachód w porównaniu do tego, co mają Rosjanie. Tutaj Rosjanie atakują głównie siłami grupy Wagnera, no, która takiego sprzętu albo nie ma, albo ma znikome ilości, więc ja się spodziewam, znaczy to jest wróżenie z fusów tak naprawdę, ale wydaje mi się, że Ukraińcy raz, że nie odpuszczą Bachmutu, dwa, że będziemy teraz świadkami przynajmniej serii kilku bardzo silnych kontrataków ukraińskich. Oprócz Bachmutu dochodzą do nas wieści także, można powiedzieć, dosyć niepokojące z Awdijiwki, gdzie też toczą się ciężkie walki. Co właściwie tam się dzieje, bo no naprawdę różne wieści z nas stamtąd dochodzą.
Sytuacja tam jest naprawdę bardzo ciężka. Powiedziałbym nawet, że te walki, ta intensywność walki jest większa niż pod Bachmutem. Ukraińcy część pozycji na południu od Awdijivki musieli porzucić, to tak naprawdę no, stracili te pozycje w wyniku ciężkich walk. Rosjanie kosztem podobno gigantycznych strat zajęli tutaj region autostrady położonej na południu od Awdijivki i na razie na tym ta ofensywa rosyjska się skończyła. Jeśli chodzi o wschodni obszar Awdijivki, Ukraińcy wczoraj w nocy i dzisiaj rano skutecznie kontratakowali, odbili szereg wzgórz położonych na wschód od Awdijivki, ale nie po końcu jest to, że te wzgórza stracili, bo tak naprawdę tych wzgórz nie stracili nigdy. Od 2014 roku te wzgórza były zawsze w rękach sił ukraińskich i doszło do sytuacji takiej w czwartek i w piątek tak naprawdę, kiedy te wzgórza stracili, które je odzyskali, no ale to budzi duży niepokój. No, na razie nie ma tutaj zagrożenia, jeśli chodzi o otoczenie sił ukraińskich. Tak naprawdę te sukcesy rosyjskie są nawet w tej skali taktycznej dość symboliczne. Awdijivka na pewno nie padnie, Awdijivka na pewno nie będzie otoczona, Awdijivka na pewno nie wpadnie w ręce rosyjskie, przynajmniej w ciągu najbliższych tygodni, jak nie miesięcy. No ale mieliśmy tutaj do czynienia z małym, lokalnym, chwilowym sukcesem strony rosyjskiej. Nieoficjalnie mówi się o tym, że Rosjanie zaatakowali w momencie rotacji sił ukraińskich i wykorzystali tą rotację, żeby po prostu tutaj osiągnąć swoje powodzenie. To powodzenie na szczęście ma charakter nawet mniej niż taktyczny. Zostało częściowo zniwelowane przez kontrataki ukraińskie. Sytuacja została na razie uspokojona i nie spodziewałbym się tutaj żadnych złych informacji, jeśli chodzi o przebieg walk. Raczej bym się spodziewał dobrych informacji, a dobre informacje będą takie, że z kwestią prawdopodobnie kilku dni zaczną pojawiać się kolejne nagrania, czy też zdjęcia z dużą ilością zniszczonego rosyjskiego sprzętu, z dużą ilością zabitych rosyjskich tutaj agresorów w tym regionie. Arturze, dziękujemy Ci za poświęcony nam czas. Państwo odsyłamy na profile Artura, a także na nasze. Życzymy Ukraińcom zwycięstw oczywiście jak zwykle. Jeszcze raz dziękujemy i mam nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy będziemy mogli skorzystać z Twojej wiedzy. Dziękuję. Również jeszcze jedną rzecz, jeśli można, chciałbym dodać na koniec, bo tutaj wiele razy padało to pytanie, w sumie dostawałem wiele razy to pytanie na temat tego, kiedy ruszy ta rosyjska ofensywa. Ta rosyjska ofensywa tak naprawdę trwała 2 tygodnie i można śmiało powiedzieć, że może nie tyle, że Rosjanie doznali klęski, co tak naprawdę nie odnieśli żadnego sukcesu w tej pierwszej fazie ofensywy, więc wydaje mi się, nawet jestem na 90% przekonany, że w chwili obecnej Rosjanie właśnie pod Bachmutem rzucają jednostki, rzucają siły, które tak naprawdę szykowali do tej dużej ofensywy i na ten moment jestem wręcz przekonany, że nic dużego ze strony Rosji nie zobaczymy w najbliższych tygodniach. Dziękujemy Ci jeszcze raz i życzymy Państwu miłego dnia bądź wieczoru, w zależności o jakiej porze to oglądacie.